Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Złamane Prawo. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym człowieku, z którym przyszło dzielić mi celę więzienną. Nie był to zwyczajny osadzony w sensie artykułu, a raczej czynu, za który siedział w więzieniu. Siedział za artykuł 148. Większość z Was chyba wie, co oznacza ten artykuł w polskim kodeksie karnym. Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że jest to zbrodnia zabójstwa. To było już pod koniec mojej kary, aczkolwiek jeszcze przebywałem w zakładzie karnym typu zamkniętego i pracowałem w kuchni więziennej. O tą pracę bardzo długo się starałem. Wiele razy mój pełnomocnik musiał pisać pisma do dyrektora zakładu karnego, do różnych instytucji, m.in. sądu penitencjarnego, ażebym w ogóle tą pracę dostał, ale to jest jakby opowieść na inny odcinek. To były czasy początku pandemii. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne musiałem zmienić celę i osadzono mnie w celi z Krystianem K. Chodziło o to, żeby kucharze przebywali w jednej celi, wydający posiłki w innych celach odrębnie i po prostu musiałem zmienić ze względów sanitarnych, pandemicznych celę. Trafiłem do Krystiana K. Był to mężczyzna około 45-letni. Już teraz dokładnie nie wiem, mógłbym to ustalić teraz tutaj na wolności, aczkolwiek nie jest to potrzebne w tej historii. Całe więzienie wiedziało, że Krystian K. w 2009 roku, zaraz po wyjściu z więzienia, gdzie siedział za jakieś tam drobne kradzieże, włamania, wrócił do swojego domu, gdzie zastał swoją partnerkę. Prawdopodobnie ona miała Beata, bo tak bynajmniej mówiono w więzieniu. Takie plotki chodziły o tej kobiecie, że na imię miała Beata. Po prostu zastał Beatkę ze swoim kolegą, z którym Beatka żyła podczas pobytu w więzieniu Krystiana. Krystian oczywiście jakoś to zdzierżył. Wspólnie zaczęli pić alkohol. Dla mnie to już jest chora sytuacja, bo wraca gość z więzienia, zastaje swoją kobietę z innym facetem i jeszcze razem spożywają wódkę, więc to nie mogło się inaczej zakończyć niż tak jak się zakończyło, a zakończyło się o wiele gorzej. Po pewnym czasie wspólnego spożywania alkoholu we trójkę Krystian K. niestety, ale zaczął być agresywny w stosunku do nowego partnera Beatki. Dokładnie nie wiem, jak tam było i nie chcę tutaj koloryzować, opowiadać, jaki był przebieg tych zdarzeń, ale doszło do tego, że Krystian K. nie wytrzymał i zaczął zadawać mu ciosy. Na tyle skuteczne te ciosy były, że mężczyzna zmarł. Aczkolwiek to nie jest koniec tej historii, bo w tym momencie ta historia dopiero się zaczyna. W więzieniu jeszcze nie wiedziałem, jaki naprawdę miał motyw Krystian, gdyż on przedstawiał tą historię zupełnie inaczej. Ja nawet z nim osobiście rozmawiałem wiele razy. Dopytywałem go z ciekawości, jak to było, bo to, co zrobił Krystian K. ze zwłokami, naprawdę jest makabryczne, aczkolwiek zaraz Wam o tym opowiem. A więc teraz ustaliłem, już będąc na wolności, jak ta sytuacja przebiegała. Ustaliłem to na podstawie doniesień medialnych. Otóż Krystian K. zadał cios nożem swojemu rywalowi do serca jego wybranki i prawdopodobnie w ten sposób ten mężczyzna stracił swoje życie. Krystian K. zaciągnął zwłoki na poddasze i tam na poddaszu przez całą noc ćwiartował tego mężczyznę, rozczłonkował go, oddzielił ręce od korpusu, oddzielił głowę od korpusu i prawdopodobnie nogi, chociaż tego nie udało mi się ustalić. Głowę tego mężczyzny spakował do reklamówki i wyrzucił w krzaki nieopodal komendy policji w Puławach.
bo cała sytuacja miała miejsce w Puławach w 2009 roku, kiedy Krystian pozbył się częściowo fragmentów zwłok, wrócił do mieszkania, ale zanim wrócił, spotkał kolegę po drodze i zaprosił go na alkohol. To już też jest dosyć mocne przegięcie i to tak naprawdę doprowadziło do zatrzymania Krystiana, bo kiedy kolega przyszedł do mieszkania, Krystian pochwalił się tym, co zrobił. Przyniósł z pokoju czy z poddasza rękę tego kolegi i po prostu pokazał mu. Mówi, masz, zobacz, to jest rąbanka. Mężczyzna spanikował, wybiegł z mieszkania i napotkał na policyjny patrol. Opowiedział wszystko policyjnemu patrolowi. Policjanci po kilku minutach wpadli do mieszkania, zatrzymali Krystiana K. No i generalnie ta historia mniej więcej tak przebiegała, o tym poćwiartowaniu i o tym, że Krystian wyrzucił głowę pod komendą. Wiedziałem już w więzieniu. Wiedziałem to między innymi od Krystiana, bo był taki moment w naszej odsiadce, że Krystian zwierzał mi się, opowiadał mi tą historię, nie tylko mi, tylko reszcie współosadzonych ogólnie opowiadał, bo byliśmy ciekawi, no bo po prostu nie co dzień przebywa się w celi z człowiekiem, który dokonał czegoś takiego. Nie wiemy, czy mówił prawdę, aczkolwiek to, co wyczytałem po wyjściu na wolność, nawet teraz, jak się przygotowywałem do nagrania tego odcinka, to generalnie to się zgadza. Na pewno zastanawiacie się, jakim był osadzonym Krystian. Krystian był raczej spokojnym osadzonym, zrównoważonym. Na pierwszy rzut oka nie było widać, za co on siedzi i do czego jest zdolny ten człowiek. Nie sprawiał problemów, pracował w kuchni. Praca w kuchni była dla niego tak naprawdę całym światem. Myślę, że jeżeli by dochodziło do jakiejś sytuacji, gdzie miałby stracić tą pracę, to był w stanie zrobić naprawdę wiele, żeby nie stracić tej pracy i ją zachować. On w ogóle żył w takim przekonaniu, że on wyjdzie po 15 latach na warunkowe zwolnienie. On wtedy miał odsiedziane już 11 lat, bo to był 2020 rok. Od 2009 roku siedział, więc miał 11 lat. Za 4 lata ówcześnie przysługiwała mu tak zwana wokanda, czyli warunkowe zwolnienie. Oczywiście jestem przekonany, że on tego warunkowego zwolnienia nie dostał do dzisiaj i nie dostanie do ostatniego dnia kary. Tak przypuszczam ze swojego doświadczenia, jak obserwowałem, jak są udzielane te warunkowe zwolnienia, a w szczególności osobom skazanym za zabójstwa na 25 lat czy dożywocie, te osoby praktycznie nie dostają warunkowych zwolnień. Zwykli złodzieje sklepowi nie dostają takich warunkowych zwolnień, a co dopiero takie osoby, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że pójdzie do więzienia i po połowie kary wyjdzie, to tak było może w latach 90., ale nie teraz. Także Krystian żył tą nadzieją, że po 15 latach sąd udzieli mu warunkowego zwolnienia. W ogóle wszyscy, z kim rozmawiałem na temat tej sprawy, byli zdziwieni, że on nie dostał kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko 25 lat. Bo naprawdę czyn jest gruby. Nie? Ja jakby nie oceniam go i nie oferuję tutaj wyroków, ale generalnie ta kara dożywocia jest jakby w cudzysłowie zarezerwowana dla sprawców takich najokrutniejszych czynów. A myślę, że ta sytuacja taką jest, bynajmniej w mojej ocenie. Tak więc Krystian na pewno miał wiele szczęścia, że nie dostał dożywocia. Tam na pewno nie wchodziły w grę jakieś sprawy, że po prostu wysypał na kogoś, że jest jakąś 60, bo on do sprawy był sam. Tam nie było nikogo. Tam po prostu sąd stwierdził, że nie zasłużył na dożywocie. Być może sąd wziął pod uwagę to, że ten mężczyzna żył z Beatką podczas nieobecności Krystiana. Jakby w tym środowisku to jest uznawane za bardzo dużą zniewagę i być może Krystian jakby wpadł w szał i po prostu nie był w stanie pohamować swoim zachowaniem. Może dlatego ja tutaj dywaguję na ten temat. Nie wiem, jak było, czym się kierował sąd, ale sami przyznacie, że 25 lat to naprawdę
jakby w czepku urodzony. No i mija już dosyć długi okres czasu od tej sytuacji. W 2034 Krystian na pewno zakończy odbywanie kary. O ile dożyje, bo też już najmłodszy nie jest. Jest teraz po 50, więc zostało mu jakieś 10 lat do końca. Będzie miał około 60 lat. Krystian jest w ogóle dosyć ciekawą postacią. On w więzieniu też się wyróżniał. On jest niewysokiego wzrostu, krępej budowy ciała i taki zaprawiony sportowiec. On naprawdę ćwiczył, potrafił ćwiczyć godzinami. Przychodził z pracy po kilku godzinach i jeszcze kilka godzin ćwiczył fizycznie na wolności. Z tego co wiem, co sam opowiadał, ale też co wyczytałem teraz, był dobrze zapowiadającym się sportowcem. Niestety kariery nie zrobił, dźwigał ciężary, ale problemy z alkoholem sprawiły to, że jego kariera bardzo szybko się zakończyła. Postanowiłem opowiedzieć wam o Krystianie, gdyż ostatnio opowiadałem tą historię mojej partnerce życiowej, na której wywarła dosyć duże wrażenie. No, w internecie można poczytać szerzej na temat Krystiana i tego, co zrobił. Jeżeli wpiszecie właściwe informacje, które tutaj podałem, skojarzycie miasto Puławy z tą sytuacją, z głową w reklamówce, na pewno znajdziecie wiele artykułów i sami jakby sięgniecie u źródła, co tak naprawdę zrobił Krystian i co to jest za człowiek. O tej sprawie w ogóle nie było głośno, bo ja o niej nie słyszałem. Gdzieś tam lokalnie o niej napisano. Nie była komentowana szerzej w mediach. I tak się zastanawiam właśnie, czy takich spraw w Polsce jest dużo więcej i dlaczego o takich sprawach się nie mówi, a nagłaśnia się jakieś mniej ważne, mniej drastyczne przestępstwa. Takich różnych postaci ze świata kryminalnego w więzieniu spotkałem naprawdę mnóstwo, bardzo, bardzo wiele osób. Jeżeli będziecie chcieli, będę wam opowiadał niektóre nazwiska, to naprawdę z pierwszych stron gazet, sytuacje, o których słyszeliście w mediach. Z niektórymi tymi ludźmi dzieliłem cele bądź spacernik. Rozmawialiśmy niejednokrotnie na temat przestępstw, za które zostali skazani, bo w więzieniu generalnie no nudzi się i osadzeni sobie opowiadają. Jedni opowiadają prawdę, inni koloryzują, aczkolwiek takie opowieści dziwnej treści w więzieniu osadzeni sobie przekazują. Aczkolwiek nie będę was tutaj zaprawiał żadnymi farmazonami, tylko chciałbym wam zrelacjonować moje spostrzeżenia, moje doświadczenia, moje odczucia. Uważam, że historia Krystiana jest naprawdę taka godna przytoczenia w podcaście kryminalnym, bo historia jest na pewno nietuzinkowa, a mało osób o niej pewnie słyszało. Także dziękuję wam, jest to króciutki odcinek. Jeżeli to odcinki będą siadać, na pewno będę nagrywał kolejne. Tak jak mówiłem wcześniej, jest projekt, żebym prowadził podcast ze współprowadzącą, fajną, inteligentną, elokwentną dziewczyną. Myślę, że to bardzo wzbogaci ten podcast. Proszę was o to, żebyście zostawili coś po sobie pod tym podcastem, żebym mógł się rozwijać i żebym widział, że jest sens to robić. Pozdrawiam serdecznie.